Ewentualnie powtórzę, jak Robert będzie nagrywał też dla Inveksu, bo pewnie przypuszczam, że będzie chciał dać kopię Inveksowi, to wtedy, kiedy przychodzą do mnie te istoty wielowymiarowe i próbują gdzieś tam mnie podglądać, co się tam ze mną dzieje, ja tu mówię wyraźnie o tych istotach, które w pewien sposób są nie tylko wielowymiarowe, ale też z tych wyższych światów, czyli te Anunnaki, czy jak tam się na nie mówi. Wtedy, kiedy przychodzą, przyglądają się mnie, ja nie mam lęku, więc przyglądam się im. I wtedy, jak zobaczyłem, jak też w nich jest poukładane gdzieś tam to złoto i jak one z tego korzystają, to tylko jedyne, co miałem jaki problem, to zastanawiałem się, dlaczego oni tego wszystkiego tak nie wykorzystują, jak my byśmy chcieli wykorzystać. Czyli, no, jeśli zakładam, że tutaj jesteście, to chcecie też mieć taką świadomość, właściwie można powiedzieć, pełną tego wszystkiego. Czyli nie chcemy się potem bawić w to, że będziemy innych gnębić, czy powiedzmy molestować, czy może nawet zabijać dalej zwierzęta, bo pewnie z czasem wszyscy będziemy chcieli jakby odejść do czegoś, co może nazywa się manipulacją jako taką. No i wtedy, jak można ich podejrzeć, no to było jedno. Ale potem się okazało, że oni używają dosyć grubego tego złota. No i najpierw myślałem, że może takie jest nam potrzebne, a się okazuje, że nie. Że im drobniejsze, to tym ten przesył później i ten powrót tej naszej świadomości i to wszystko jest zdecydowanie lepsze. I stąd to złoto, które produkuje Invex, które jest naprawdę delikatne, bardzo dobre, drobne. To Robert wam może wytłumaczyć, na czym ta różnica polega, bo Robert mówi tu wręcz o jednoatomowych cząsteczkach tego złota, ale zauważcie, że my nie używamy tego złota. Ja nie mówię, żebyście je pili. My chcemy używać pierwowzoru złota, czyli tego złota jakby sprzed powstania samej Ziemi, czyli tego eterycznego. Czyli nawet nie tego, które było kiedykolwiek zmetalizowane, czy nawet w ciekłej formie, ale w eterycznej. I zobaczycie, jak można fantastycznie to złoto zasymilować. A zasymilować je można wtedy właśnie, kiedy czy ten ormus mamy, czy to złoto. No i to jest taka naprawdę cała piękna bajka, która się utworzyła. Więc przestałem być jakby wrogiem, no bo jak widziałem, co się dzieje, a jeszcze poukładało się w pewną całość, czekam jeszcze na tłumaczenie artykułu, gdzie właściwie to, co zacząłem wam opowiadać w Warszawie na warsztatach, jak to wszystko może wyglądać, jest w jakimś angielskim artykule, gdzieś tam koleżanka no, natknęła się na to, jest tłumaczem przysięgłym, a ponieważ w ezoteryce siedzi, więc mam nadzieję, że to tłumaczenie będzie po prostu tego artykułu dobre, ale damy wam też link angielski, żebyście mogli sobie też sami oczywiście zajrzeć, no, jeśli będziecie mieli wątpliwości i poszperać, powiedzmy, no, w całym tym tekście, chociaż ona myślę, że przetłumaczy dobrze, chociaż tak z angielskiego nie wszystko jest takie na wprost, bo nawet zadawała mi tam już jakieś pytania odnośnie tego tekstu, no ale się okazuje, że możemy jakby po raz pierwszy spojrzeć no, też na tą drogę, którą chcielibyśmy, czy która się rysuje. No i to jest takie właśnie fajne, że w końcu możemy to w pewien sposób no, wręcz zamknąć i powiedzieć, tak chyba chcemy. Ale tych wyjść oczywiście przy tym wszystkim może być dużo więcej, ale jeśli będzie ta ostateczna możliwość opuszczenia światów iluzji, no to myślę, że to każdego powinno zainteresować. A poza tym są pewne rzeczy, których do tej pory żeśmy nie znali. No i to był problem. No, duży problem, bo pojawiało się z tym masę różnych też problemów. No i te problemy spróbujemy tutaj jakby sobie z tym wszystkim poradzić, żebyście jadąc do domu, no, byli przekonani co do tego, co chcecie, bo wyjść na pewno będzie kilka, ale też, żebyście sobie wybrali, przyswoili. No, do tego będą pewnie potrzebne też inne rzeczy, czyli chciałbym, żeby tutaj była taka w miarę i cisza, i spokój, żebyście też pomiędzy sobą potrafili się dogadać. Ostatnio tutaj
No też bywało różnie i zresztą jesteśmy różnymi istotami. Każdy z nas ma jakieś priorytety takie czy inne. Jedni mają jeszcze czy choroby, czy przegrzania, czy może jeszcze jakieś inne problemy, ale chciałbym, żebyście po prostu się znaleźli tu i teraz w tym miejscu. Żebyście odstawili wszystkie swoje animozje, które gdzieś macie, wszystkie lęki, które świat iluzji do nas niesie. Żeby było tutaj na tyle czysto, żebyśmy mogli to wszystko zrobić. No krzyczę do tego duszka naszego, żeby poprowadził, podobnie zresztą jak w zeszłym roku, do tego stopnia, żeby to wszystko sobie popłynęło i mogło się zadziać, bo to może zmienić naprawdę totalnie nasze życie, a szczególnie no, może nam otworzyć jakby furtki do tego, co chcieliśmy, no bo przecież chcieliśmy. Chyba nie ma tu nikogo, kto nie chciał, skoro tu jesteście. Więc zakładam, że wszyscy żeśmy tego chcieli. No i szkoda by było, gdybyśmy taką okazję jak tutaj zmarnowali. Może przez to nie będzie w spale następnych warsztatów, ale to już się niech martwią inni. Przedpłat nie było, nie? Jakby były przedpłaty, to by może rodziny trochę straciły. Ale jak przedpłat nie było, to sobie to darujemy. Także tak to na dzisiaj wygląda i spróbuję to, jak dzisiaj dostanę jeszcze ten artykuł, zajrzę i spróbuję to jeszcze sobie gdzieś tam ułożyć i zobaczymy, jak popłynie to wszystko z duchem, ale mam nadzieję, że będzie pięknie, dobrze, tylko bardzo bym prosił wtedy o harmonię, ład i taki porządek w was, żeby gdzieś tam zapanował, żebyście próbowali co najmniej, jeśli nie to, że się zmusicie, bo to nie chodzi o to, żeby się zmuszać, ale żebyście tutaj poczuli się też jako grupa, która jest połączona w pewien sposób, no, celem wspólnym dla nas wszystkich. Ok? Pomożecie? Towarzyszu, tak jest. To jest właśnie to. No, Grzegorz powinien albo dojeżdżać. Zrobimy sobie chwilkę przerwy. Ja zadzwonię do niego. Jak nie, to zrobimy sobie takie ćwiczenia na razie jeszcze rozluźniające. A jutro od rana chciałbym wam wyłożyć troszkę całą tą teorię, żeby wam przybliżyć i żebyście mogli po prostu no, zadecydować, co też zechcecie w tym życiu zrobić. Także zróbmy sobie do wpół do... Dobra, do 8:30 przerwę. Za 10.